Cześć! W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak jakościowo wychodzą zdjęcia z takiego obiektywu mikroskopowego marki Motik o dziesięciokrotnym powiększeniu. Także zapraszam do oglądania. Jest to obiektyw korygowany na nieskończoność i jest to jeden z tańszych obiektywów korygowanych na nieskończoność, jakie znalazłem do kupienia. On kosztował coś około 260 zł. nowy. No i właśnie jestem ciekawy, jak będą wychodziły zdjęcia z, z takiej jakości. Obiektywu. No więc co? Na początek może pokażę Wam jak go podłączyć. Jego podłącza się troszeczkę inaczej niż te obiektywy PZO, które pokazywałem Wam na poprzednich filmach. One były korygowane na 160 mm. Natomiast ten jest korygowany na nieskończoność, i tutaj potrzeba jeszcze zastosować dodatkową soczewkę. Może nią być na przykład Raynox DCR-150. To jest jedna z opcji i taką opcję właśnie Wam dzisiaj pokażę. Dobra, no to montujemy. Dobra, no to najpierw chodzi o to, żeby ten obiektyw zamocować tutaj na tą soczewkę, na tego Raynoxa, co Wam właśnie mówiłem. I on ma tutaj gwint 49 mm, jak widzicie. A ten obiektyw ma gwint, który ma oznaczenie RMS. Więc potrzebny jest taki adapter z 49 mm. Na ten gwint RMS. No i zobaczcie teraz. Najpierw nakręcamy sobie tutaj. Z tej strony. Teraz możemy przekręcić tutaj obiektyw. No i teraz dalej. Jak podłączyć to. Tutaj z tej strony Raynoxa jest gwint. 43 mm, a tutaj mamy adapter z mocowania aparatu na gwint M42, bo to jest taki łatwy do dostania standardowy adapter, np. do starych obiektywów na M42. No więc, tak, tu jest gwint 43, tu jest gwint 42, więc potrzebujemy przejściówkę z gwintu 42 do 43 mm. No, i nakręcamy sobie tutaj. To sobie nakręcamy tutaj. No i tu mamy już mocowanie aparatu z tej strony. No i teraz co? Trzeba odsunąć ten obiektyw. W przypadku zastosowania tego Raynoxa DCR-150, trzeba odsunąć kołnierz obiektywu od matrycy. To jest w tym przypadku tutaj, zaznaczona kółeczkiem z kreską. W tym miejscu trzeba odsunąć kołnierz tego obiektywu od matrycy o 208 mm. Więc musicie dobrać sobie tutaj odpowiednią ilość pierścieni pośrednich, tak żeby ta odległość wyniosła 208 mm. Dobra, gotowe. No i można robić e, zdjęcia już. Także ja to montuję na statyw, na szynę. Rozłożę scenę całą i pokażę Wam, e, jak tą scenę rozłożyłem, jak wybrałem oświetlenie i jak te zdjęcia wychodzą. No i zobaczcie, jak to wygląda, jak to sobie rozłożyłem. E, w ogóle fotografowanym przedmiotem będzie końcówka długopisu, tak jak e, w przypadku obiektywu PZO o dziesięciokrotnym powiększeniu na jednym z pierwszych filmów. Tak, żeby sobie w jakiś sposób e, porównać tą jakość. E, poza tym końcówka długopisu dosyć ciekawie wychodzi. Będzie to zawsze fajny obiekt do zdjęć. No i teraz tak, postaram się Wam to jakoś pokazać tutaj. Czyli tak, zdjęcia, e, oczywiście na szynie, z lampą błyskową. A tutaj po dwóch stronach, czyli tu i tu. Przykleiłem na pudełka kawałek folii aluminiowej spożywczej, żeby stworzyć takie konturowe światło dodatkowo po bokach Lampka się świeci tylko teraz po to, żeby to było widać, ale ja ją już włączę A tutaj tą kartkę użyję w taki sposób tak, żeby ona rozproszyła to światło tutaj tak padające z lampy od góry, a te pudełka z nalepioną folią aluminiową odbiły to światło, doświetlając jeszcze po bokach takim właśnie konturowym jakby światłem odbitym. Co do skoku szyny jeszcze, no. z tego co widziałem, to 20 mikrometrów może być trochę za duży ten skok, bo widać było pewne takie przerwy przy połączaniu zdjęć, więc spróbuję tak co 15 mikrometrów przesuwać przy każdym kolejnym zdjęciu. No ta szyna nie jest taka precyzyjna, no bo ona ma do 10 mikrometrów podziałkę, no ale spróbuję tak trafić w połowie tej podziałki. No zobaczymy później przy połączeniu, czy da radę to jeszcze zrobić na takiej szynie, czy jest to zbyt mało precyzyjne, to sobie dokładnie zobaczymy. Dobra, no to ja te zdjęcia tutaj zrobię, to już nie będę tego kręcił i pokażę Wam za chwilę jak wyszły. Tutaj jeszcze tylko wcześniej Wam pokażę takie zdjęcie testowe, żeby sprawdzić jaka wychodzi skala. To jest papiery milimetrowe. Tutaj mamy 2 mm z kawałkiem. No więc skala wychodzi 10 do 1, bo w przypadku tej matrycy jej fizyczna wielkość to 22 mm na szerokość, więc mniej więcej ta skala będzie tutaj 10 do 1. Czyli taka, jak powinna być. Dobra, no i zobaczcie, tak wyszły te zdjęcia. Jest ich 39. Ja tutaj specjalnie zdecydowałem się na nieodczyszczanie tych plamek z tuszu i wzięcie do zdjęcia takiego już używanego długopisu, nie nowego, bo wydaje mi się, że to tworzy też taki fajny klimat. A innym razem może zrobię też zdjęcie długopisu jakimś innym obiektywem. Na przykład już będzie to nowy zupełnie długopis. Też zobaczymy sobie wtedy, jak taki wygląda. Dobra, no to ja je przerzucam do programu. I połączymy sobie, spróbujemy tą metodą B. A no i widzicie tutaj już gdzie niegdzie są takie przerwy, znaczy gdzie niegdzie, właściwie przy każdym skoku kolejnego zdjęcia. Czyli znaczy, że ten skok był jednak za duży. Te 15 mikrometrów było właśnie za dużo. No i trzeba byłoby ten skok zmniejszyć, żeby to zrobić tak super perfekcyjnie. Nie wiem, czy 10 by wystarczyło. Ale zobaczmy sobie w przybliżeniu, czy to w ogóle na zdjęciu będzie tak, jakby dostrzegalne. No, jakby się bardzo przyjrzeć, no to widać tutaj, widać na przykład, tutaj jest taki pas. Tak właśnie jak widzieliście, jak te zdjęcia się łączyły, no tutaj też widać taki, taki pas. Być może 10 mikrometrów byłoby też za dużo jako skok przy każdym kolejnym zdjęciu. No, ale tutaj jakby przy tej szynie, ja już nie bardzo jestem w stanie zrobić, no ta podziałka jest do 10 mikrometrów. E, może ewentualnie by spróbować e, tak jakby co pół tej podziałki, no nie będzie to zbyt precyzyjne. Może taki eksperyment też zrobię, z ciekawości. Hmm. Może na przykład wezmę jakiś obiektyw o 20-krotnym powiększeniu, no i wtedy ten skok już na pewno będzie musiał być poniżej 10 mikrometrów. Nie wiem jeszcze jaki dokładnie, może 5 mikrometrów to właśnie będzie wystarczające. E, no i zobaczymy sobie, czy właśnie na takiej prostej szynie z przewierconym mikrometrem będzie się dało w ogóle takie zdjęcie wykonać? Czy będzie po prostu potrzebna już lepsza szyna, może dużo lepszy, stabilniejszy stół? Dobra, no to ja sobie to zdjęcie wyeksportuję i pokażę Wam jeszcze zaraz, jak wygląda już po edycji. Myślę, że na przykład, że tutaj zdecyduję się na usunięcie tej plamki, bo to nie jest tłuszcz, tylko to jest jakiś, jakiś inny brud. To wygląda całkiem ciekawie, jakiś taki pyłek, który się tutaj przyczepił. Takie drobne elementy myślę, że też pousuwam. Jakieś elementy stła, żeby to tło było jednolite, czarne też trzeba by to dopracować. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i tak wygląda to zdjęcie już ostatecznie. Jak macie jakieś pytania, no to dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, jak Wam się podoba taki nieodczyszczony długopis, właśnie z takimi różnymi pyłkami, brudami, które no, na nim generalnie są zawsze, tylko my tego nie dostrzegamy zupełnie gołym okiem. Jak macie ochotę, to zajrzyjcie też do mnie na Instagrama po więcej takich zdjęć. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także dzięki, cześć.